Stowarzyszenie Sportowe Twoja Szansa było organizatorem pierwszego turnieju siatkówki plażowej Arłamów RM Cup. Turniej miał formę otwartą i był rozgrywany systemem brazylijskim. To znaczy, że drużyna uczestniczy w rywalizacji do dwóch przegranych spotkań. W zależności od ilości chętnych organizator decyduje w dniu turnieju, do ilu wygranych setów będą rozgrywane spotkania i do ilu punktów toczyć się będzie gra w danym secie. Tak brzmiał jeden z zapisów w regulaminie zawodów. Jak się okazało, był to przepis martwy ze względu na niewielką ilość zawodników, co nie umniejsza tym, którzy stanęli naprzeciw siebie na piaszczystym boisku na plaży miejskiej w Przemyślu. Zasady gry w siatkówkę plażową są mało skomplikowane dla potencjalnych oglądających zmagania pod siatką. Nieco inaczej na to patrzą sami zainteresowani. W plażówce nie wolno pierwszej piłki przyjąć sposobem górnym, nie wolno przebić sposobem górnym. Także jest troszkę tych różnic. Trzeba się więcej rzucać. Też. Dokładnie. Nie wolno z wyskoku wystawiać. Jest dużo różnic. Także... No i nie gramy w obuwiu. To tak. Też. Stroje też inne. Wiele osób grających w popularną plażówkę to zawodnicy z polskich parkietów grających na halach, którzy w okresie wakacji, aby potrenować, zajmują się tą odmianą dyscypliny sportu. Często zdarza się, że gra w siatkówkę plażową tak ich zafascynuje i pochłonie, że staje się to dla nich nie tylko treningiem, ale i pasją. Siatkówka plażowa jest dla nas całym naszym życiem. Jest naszym ulubionym sportem. Tak naprawdę. W zimie jest halówka, w lecie jest plażówka, przygotowujemy się do rozgrywek ligowych. No i taka odskocznia, żeby się odstresować, porzucać po piachu. Tak naprawdę chyba bardziej wolimy siatkówkę plażową niż halową. Jest to tak naprawdę tylko od nas zależy, co się stanie na tym boisku, a jednak halówka jest sportem drużynowym, jest więcej dziewczyn i dlatego naszą taką pasją poza halową siatkówką jest plażówka. Pierwszy turniej siatkówki w ramach Arłamów RMK przeszedł już do historii. Jak zapewniają organizatorzy, już planują kolejną edycję. Plany prezesa Wiktora Pisowicza ze stowarzyszenia Twoja Szansa są dalekosiężne. Dyscyplin sportu jest wiele, a coraz mniej ludzi, którym się jeszcze chce. Tak trzymać, panie prezesie.